Dzisiaj rozmawia się o małżeństwach partnerskich, a nie załatwia elementarnych, podstawowych spraw przyznam, że kiedy o tym myślę i słyszę, to wzbiera we mnie wielki, wielki gniew. Stąd, przepraszam, ja przydługo mówię, ale chciałem tu dzisiaj być, stanąć przed Wami i pochylić nisko głowę, powiedzieć dziękuję. Jest w Polsce naprawdę wielu ludzi, którzy doceniają, szanują i chcą składać Wam wielkie, wielkie honory. Panie Andrzeju, Pani Anno, Państwo zawsze dla mnie będziecie ikonami. Bardzo dziękuję Panie Pośle, bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, rozpoczynając prezentację, chciałem powiedzieć o czymś, co będzie teraz nawiązaniem do tego, co powiedział Pan Poseł Janusz Śniadek. Wśród ofiar stanu wojennego, represji komunistycznych za próbę obalenia dyktatury PZPR, bo tym faktycznie zaczął skutkować ruch wielomilionowy, ogromny ruch społeczny, już nie tylko Związek Zawodowy, jak i była Solidarność. Wśród tych represji mamy kilka istotnych cyfr. Ponad 100 ofiar śmiertelnych, ponad 11 tysięcy, dzisiaj wiadomo, że ta liczba jeszcze ulegnie zwiększeniu poprzez nowe badania i faktyczne ustalenie, że niewątpliwie to byli internowani, czyli tych, których pozornie wcielono do wojska, a tak naprawdę poddano internowaniu w tym spóźnionym okresie. Akcja zresztą była szykowana daleko szerzej, tylko w pewnym momencie władze, bojąc się ośmieszenia kompromitacji międzynarodowej, zredukowały i ograniczyły tę działalność, ale na pewno cyfra ponad 11 tysięcy internowanych jest cyfrą poprawną. Już nie 10 tysięcy, już nie 9700, jak na tej liście najbardziej powszechnie znanej, która jest teraz w internecie też dostępna, ale licząc łącznie i w tej chwili już mamy to uzupełnienie od listopada, na stronach internetowych Instytutu mamy tam te 1400 osób, które zostały wcielone do wojska i pod pozorem służby wojskowej faktycznie były internowane na przełomie 82-83 roku w bardzo trudnych warunkach, najlepiej znanych, opisanych, a w tej chwili jest już obóz w Chełmie nad Wisłą. Tam są zresztą największe uroczystości organizowane. Kolejne uczczenie było w tym roku. Tutaj jeden z głównych organizatorów, pan Adamczyk, zasiada. Ale kolejny liczb, i tutaj już nawiążę do tego, o czym wspomniał pan poseł Śniadek, to jest 56-58 tysięcy wyrzuconych z pracy. Bardzo wiele tych osób dzisiaj żyje w warunkach niezwykle skromnych, czasami wręcz głodowych, czasami cierpi po prostu skrajne ubóstwo, bo zwolnienie z pracy skutkowało często na długie lata. To nie tylko było zwolnienie na kilka miesięcy czy kilkanaście, ale to było często już potem wieloletnie do końca PRL-u, a czasami niestety i później problemy z odzyskaniem stabilizacji zawodowej i oczywiście potem przy wyliczaniu renty czy emerytury skutkowało czy skutkuje do dzisiaj i po części temu służą też publikacje, informatory, prace, które w zakresie badań nad Solidarnością prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Jeśli ktoś zresztą dzisiaj włączyłby ten główny komunikator codziennej informacji Instytutu Pamięci Narodowej, to zobaczy akcję, do której prezes Instytutu Łukasz Kamiński bardzo mocno się przyłączył, bo rzeczywiście mamy ogromny problem społeczny, że wśród bardzo dużej rzeszy w Polsce wielomilionowej, dotkniętych czy zagrożonych ubóstwem, są bardzo liczne osoby zasłużone, czasami wręcz wielcy bohaterowie, a to jest sytuacja już skandaliczna. Aż tak biednym nasze państwo nie jest, aż tak biednym krajem Polska nie jest, aby nie było stać zatroszczyć się o zapewnienie pewnego minimum, szczególnie tym zasłużonym. Tak jak II Rzeczpospolita o jeszcze żyjących blisko 4 tysiące powstańców styczniowych była w stanie się wyjątkowo godnie zatroszczyć, bo to była rzeczywiście już taka opieka i wsparcie bardzo znaczące, w sensie także materialnym. Tak w wypadku naszej niepodległej III Rzeczpospolitej na pewno jesteśmy w stanie wykonać większą pomoc i sądzę, że to, o czym dzisiaj będziemy mówili, to między innymi temu posłuży. Do dzisiaj tak naprawdę pełnych badań, list imiennych, dobrze
udokumentowanych ze wskazaniem źródeł archiwalnych, co w sądzie, ZUS-ie czy innych instytucjach będzie bardzo potrzebne, czy jest potrzebne, czy było potrzebne, jeżeli ktoś wcześniej podejmował. Badań po prostu za dużo nie ma i trzeba tutaj podejmować dalsze kroki, żeby przygotować te materiały, żeby osobom starającym się o rekompensatę pomóc. Wśród ofiar stanu wojennego, jak przypomnę, było tych kilka kategorii. Pierwsza to jest te ponad 11 tysięcy internowanych w ciągu kilkunastu miesięcy po 13 grudnia. Drugą będą ci zwolnieni z pracy. Trzecią kategorią, o niej będziemy najwięcej mówili, będą osoby represjonowane przez formalnie wymiar sprawiedliwości polski PRL, ale łącznie szacujemy, że ci, którzy stanęli przed sądami, bo dzisiaj głównie o nich będziemy mówili, i przed kolegiami do spraw wykroczeń, to tych ofiar tego typu represji było około 160 tysięcy. I będzie jeszcze jedna kategoria, jeszcze liczniejsza niż wszystkie wymienione razem wzięte, to będą emigranci. To będzie ta straszliwa cena krwi, nie w sensie śmierci, nie w sensie jakichś obrażeń, ale w sensie dramatycznych wyborów życiowych i faktycznego przymusu, jakie stworzyły władze dla wyjazdu, opuszczenia kraju. Wśród nich będą liczni działacze Solidarności i ci, którzy nie związani z działalnością opozycyjną, nie związani z jakąś aktywnością związaną z Solidarnością, ale wyjadą z kraju w latach 80. w bardzo dużej części już nigdy nie wracając, bo warunki stworzone w państwie, przede wszystkim dla tej drugiej grupy ekonomicznej, ale na pewno dla sporej części także polityczny reżim panujący w Polsce, brak wolności doprowadzą do tego, że oni Polskę opuszczą. Łącznie będziemy do końca lat 80. liczyli na milion tę bardzo ciężką, bolesną emigrację, która niestety osłabiła nasze państwo, bo nie ulega wątpliwości, znaczy ten odpływ osłabił Polskę, gdy zaczęła odzyskiwać wolność, tak jak niestety krótkotrwała radość w ostatnim dekadzie, że mamy taką swobodę wyjazdów, zaczyna się dzisiaj zamieniać przerażenie. Jeśli ktoś posłucha ekonomistów, poczyta o tym bilansie dla Polski na rok 2020, a szczególnie 30 demograficznym, to ta szczęśliwa fala tej wolnościowej migracji dla poznania krajów, języka, zarobienia lepszych pieniędzy zaczyna grozić w tej chwili katastrofą państwu, ale to już jest zupełnie współczesna historia, nie będę tego wątku kontynuował, ale niebezpieczeństwo na pewno istnieje, gdy 2 miliony ludzi w krótkim okresie, prawie że na stałe, na pewno na razie na długo, zmienia miejsce pobytu i zrywa, opuszcza po prostu swój ojczysty kraj. Wracając do czasu Solidarności. Kilka lat temu w Instytucie Pamięci Narodowej dzięki posiadanym dokumentom zrodziła się inicjatywa głównie w pionie archiwalnym i głównym jednak pomysłodawcą i nadzorującym, koordynującym stworzenie tej bazy był świętej pamięci nieżyjący prezes Janusz Kurtyka. Pojawiła się koncepcja stworzenia bazy informacyjnej, zarówno w formie internetowej docelowo do sporządzenia jakichś publikacji w oparciu o ten materiał dotyczących właśnie stanu wojennego i konsekwencji stanu wojennego, a ściśle represji w tym okresie zastosowanych wobec obywateli, wobec mieszkańców Polski. Ta baza pojawiła się z bardzo interesującym i bardzo obszernym zestawieniem właśnie spraw karnych z okresu 81-83. Zawężono wtedy te badania, chodziło po prostu o wykonanie czegoś w miarę pełnego dla formalnego tego pierwszego okresu faktycznego stanu wojennego. Nie rozbudowywano jej. Udało się wtedy blisko 3000 ofiar przedstawić, ale baza zawiera także bogatsze dane dotyczące represjonujących, szczególnie osób na najbardziej odpowiedzialnych stanowiskach, czyli sędziów i prokuratorów. Jest to jedno z nielicznych tak pełnych zestawień tych, którzy byli ofiarami represji w tym krótkim, w istocie dwuletnim okresie funkcjonowania tej komunistycznej Polski i osób, które represjonowały. Takiej bazy tak dobrej
nie mamy dla okresu stalinowskiego, dla dowolnych na przykład wybranych 2 lat gdzieś z okresu powojennego do roku 56, chociaż powoli i tutaj zaczyna się poprawiać. To był bardzo duży sukces dla osób młodszych, czy sprawniej korzystających z internetu. To źródło, czy to narzędzie stało się znane. Ono niestety oczywiście nie dotrze do tych, którzy nowinek technicznych za bardzo nie stosują, nie korzystają, ewentualnie nie są to osoby zbyt biegłe w posługiwaniu się tego typu systemami. Z tego powodu, gdy ta baza powstała, no pojawiła się taka koncepcja, żeby jednak przełożyć to na coś czytelniejszego, łatwiej trafiającego do odbiorców. Na dodatek w wypadku prac, które prowadzi Instytut Pamięci Narodowej tu w oddziale w Gdańsku, była to też kontynuacja czegoś, co rozpoczęliśmy ponad rok temu. Rok temu ukazała się praca z takim nadtytułem literackim 13 grudnia roku pamiętnego, czyli informator o internowanych z naszego regionu. I było to wtedy pierwsze zestawienie, cały region duży Pomorza Śląskiego, a regiony słupski, elbląski, bydgoski, toruński, włocławski i najważniejszy, największy Gdańskiej Solidarności, miały 810 osób. One zostały w publikacji, którą rok temu rozpowszechnialiśmy, zostały opisane, przedstawione z takimi ładnymi artykułami wstępnymi. Ten materiał niedługo już pojawi się także w internecie, właśnie w tej wydzielonej części, że nie trzeba będzie wyszukiwać tych osób, bo tam są dane lepsze, ładnie uporządkowane dla całego regionu, pokazujące chyba po raz pierwszy tak kompleksowe zestawienie problemu internowania, ale tylko tych cywilnych internowań. Ośrodki wojskowe zostaną dodane. Mam nadzieję, że za rok jakaś publikacja będzie, która by to integrowała, a tamta 13 grudnia pojawi się w internecie. Zrobiliśmy zresztą dodruk i postaraliśmy się, i chyba sukces mieliśmy, chyba że sami usłyszę jeszcze głos, że do wszystkich osób, które były tam wymienione, dotarliśmy z tą książką, one dostały nie tylko do większości bibliotek, nawet na poziomie szkolnych, gminnych, lokalnych, bo na tym nam zależało, żeby to weszło do tego biegu naukowego i popularyzacyjnego, do środowisk dziennikarskich, medialnych, środowisk naukowych, popularyzatorów historii, ale żeby też do tych osób, do ich rodzin, żeby oni no, mieli jakąś książkę, która przypomina ich los, ich szykany, którym zostali poddani za swoją słuszną, często bardzo bohaterską działalność Solidarności. Praca dzisiejsza jest taką kontynuacją, obejmuje blisko 600 osób, ale już tylko z jednego regionu, teraz dodajmy, regionu obok Wrocławia, Warszawy, najbardziej dotkniętego tego typu represjami, czyli ten krótki okres 81-83, sprawy karne stanu wojennego. Dodajmy od razu, że na przykład kolegia do spraw wykroczeń w ogromnej mierze zostały przetrzebione. To będzie niezwykle żmudna praca, odnalezienie, ale pewien pomysł na następne lata jest taki, żeby i kontynuować te sprawy karne, oczywiście pójść także do końca PRL-u, czyli do końca lat 80. i zrobić chronologiczne uzupełnienie już po roku 83. Poza tym zebrać dane, bo być może odnajdą się materiały, których nie byliśmy w stanie, temu zresztą bardzo służą tego typu publikacje, bo zgłaszane są uwagi, brakuje tego czy tego nazwiska. Ale dalszy pomysł to będą oczywiście także inne formy represji. Marzymy o czymś takim, jak przygotowanie tej księgi internowanych, księgi emigrantów i kolejna skomplikowana sprawa wyrzuconych z pracy. Tu będzie oczywiście to wszystko bardzo mocno utrudnione rozproszeniem materiału. Jeszcze emigrantów się łatwiej ustali, bo część dokumentacji jest w miarę łatwo w jednych zasobach dostępnych, związanych między innymi z tą dokumentacją wyjazdową, paszportową, za to zwolnienia z pracy, pozbawienie pracy jest niezwykle rozproszone w ogromnej liczbie zespołów, po prostu tyle, ile było zakładów pracy, w których ludzie Solidarności tracili zatrudnienie, tam trzeba upewniać się, sprawdzać, weryfikować, żeby potem miało to ten walor, no nie tylko, ja mówię o naukowym, naukowy to przede wszystkim musi być jak najbardziej prawdziwy, ten, który nie ulega, czy dopełniono wszelkich starań, aby dążyć do tej prawdy. Ale on ma też walor potem istotny prawny, gdy ktoś stara się o odszkodowanie, stara się o jakieś roszczenia, o zadośćuczynienia. I tutaj będziemy zmierzali do tego, aby ta kontynuacja tego typu informatorów dla wszystkich regionów, 6 i byłych tych małych województw, które istniały przed reformą, przed 1999 rokiem, żeby objąć wszystkie typy represji,
żeby te lata 80. nie uległy zapomnieniu, żeby nie pojawiały się takie no, sytuacje jak ostatnia próba jakiegoś nowego kultu Edwarda Gierka, stulecie jego urodzin, co było po prostu kuriozum. Rzecz, myślę, że bardziej niewyobrażalnej bzdury historycznej, jak próba uczczenia tego, pamiętajmy, polityka o rodowodzie stalinowskim. Polityka współodpowiedzialnego już od końca lat 40., a od lat 50. za szereg zbrodni komunistycznych w Polsce, które absolutnie no, do więzienia tylko, a nie na upamiętnienie się nadaje i koniec. No, jego obraz i ocena i przez historyków, ale także przez prawników nie może być pozytywna. Myślałem, że gorszej bzdury nie usłyszę. Niestety w sobotę, i nawiążę do tego, o czym wspomniał pan poseł Śniadek, najgorsze, co się dzieje z historią w Polsce, jest osłabienie rangi historii w szkole, bo wszelkiego typu instytuty, łącznie z Instytutem Pamięci Narodowej, stowarzyszenia, jednak adresują swoją pracę do zainteresowanych, chętnych, stowarzyszeń, miłośników, amatorów i do nauczycieli. A tymi, którzy przekażą tę wypracowaną wiedzę dalej, ale już na poziomie do 100% odbiorców w danym okresie wiekowym będą nauczyciele. Zakres, jakość, wymiar nauczania historii niestety osłabł w Polsce, także jej ranga. Z bardzo wielu powodów. Jeden taki może mało znany, niedoceniany, to jest to, że niestety zbyt wiele kierunków, w tym ważnych kierunków, rynkowych kierunków, zrezygnowało z wymogu oceny z historii przy rekrutacji na studia. To nie chodzi o historię, historia nie jest już rynkowym kierunkiem. Za to są kierunki, które kiedyś wymagały tej historii. Dzisiaj jej nie wymagają. Automatycznie młodzież, już mając 10 lat, wie o tym, że to jest przedmiot trzeciej kategorii, którego uczyć się pod względem czysto zawodowym nie warto, ale tego wątku nie będę rozwijał, ale przykład, co się dzieje, jakie to są przykłady tej ignorancji. Dramatyczne. Odbywały się w sobotę wielkie uroczystości międzynarodowe upamiętniające 68. rocznicę wyzwolenia obozu hitlerowskiego, niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Brali w nim udział goście z zagranicy. Jeden z takich gości, wówczas w 1945 roku 21-letni żołnierz Armii Czerwonej, walczący o Kraków, skuteczny i z sukcesem, walczący i wyzwalający obóz Auschwitz-Birkenau, ratujący ostatnich, ale jeszcze tysiące więźniów, powiedział coś, co no, jakoś mu do głowy przyszło, ktoś mu to wbił i to powtórzył. I to jest jego sprawa, za to go nie winę. Powiedział, że czwarty raz tam będąc w ostatnich latach na uroczystościach przebywających w Krakowie i w Oświęcimiu, usłyszał od młodzieży polskiej, że Kraków, Małopolskę, Oświęcim, Śląsk wyzwolili Amerykanie. Sądzę, że wszyscy z Państwa są zdziwieni, bo tego typu bredni i odbierania zasług militarnych armii ZSRR nikt w Polsce nie uprawia. Jest to rzecz po prostu no, całkowite i zmyślenie, i zaprzeczenie. No w końcu mieliśmy później okres komunistycznego zniewolenia. Gdyby to byli Amerykanie, to skąd by to zniewolenie się wzięło? Ale co było najbardziej ponure? Goszczący w studiu historii, czy historycy? Pominę już nazwę tego programu informacyjnego, ale no, nie było chyba zamierzeniem, ale pan redaktor jakoś przeoczyli, nie skomentowali, no, nie dali od razu na żywo takiego protestu ze strony polskiej, że bez przesady, no ale aż tak wiedza historyczna i edukacja w Polsce nie upadła, ale kto wie, co będzie w przyszłości, jeśli chodzi nawet o tak podstawowe fakty, jak to, jakie armie, w którym okresie, bądź co bądź największy konflikt militarny, jaki no, przez tysiąclecie przeszedł przez ziemię polskie, o chyba najbardziej no, porównywalnych tylko do największych tragedii zdarzenie militarne, aż taka ignorancja nie jest. Za to w świat oczywiście to wygląda na taką intrygę ze strony jakichś wrogich ośrodków, gdzieś tam w Moskwie, tych, które negują zbrodnię katyńską, tych, które negują innego typu zbrodnie radzieckie z okresu czy II wojny, czy wcześniejszego, które negują zbrodnie komunizmu jako takiego, zbrodnie Lenina czy inne, że stamtąd to wyszło, ale to jest taki przykład dramatyczny, gdy redakcja
goście nie reagują natychmiast i nie poprawiają tego typu bredni, która, gdy pójdzie dalej w świat, gdy ktoś to powtórzy, no ośmiesza nas jako naród, no bo wychodzi na to, że jesteśmy takimi szaleńcami, że tak odwracamy historię, że tutaj gdzieś od Bugu w stronę Wisły i za Wisłę dalej na Odrę maszerują armie i wojska amerykańskie, a nie wojska radzieckie. No i to jest ten przykład taki nieszczęśliwy, do czego może prowadzić ta ignorancja. Miejmy nadzieję, że jednak bardzo poważne protesty i apele zatrzymają, a ostatecznie ta reforma, która się odbywa na poziomie licealnym, ponadgimnazjalnym w oświacie, nie doprowadzi do pogorszenia sytuacji, ale jak Państwu mówiłem, są niektóre inne leżące poza oświatą przyczyny osłabienia rangi i pozycji. Miejmy nadzieję, że to się też w związku z niżem demograficznym chociażby zmieni i pewną większą racjonalizacją także w ośrodkach akademickich, bo to między innymi do nich trzeba apelować i zwracam uwagę, to po części dotyczy wydziałów Instytutów Historii, ale niestety nie tylko ich. Proszę Państwa, dalszy ciąg po tym może trochę przy długim wprowadzeniu naszej dyskusji to będzie prezentacja jakby dwóch wątków zawartych w pracy kontynuowali działalność związkową, czyli informatora poświęconego sprawom karnym z okresu stanu wojennego wyłącznie w regionie ówczesnym województwie gdańskim. Pan Arkadiusz Kazański zrobił obszerniejsze wprowadzenie poświęcone głównie represjonowanym, a później takie kilkuminutowe to, czego w książce za bardzo nie ma, bo nie ma w tej części informacyjnej, na tym się nie skupiano, tu odsyłam do internetu o niektórych przykładach wybranych sprawcach opowie pan Marcin Węgliński. To będzie w drugiej części. I ostatnim jakby elementem tej naszej prezentacji będzie pięciominutowa, bardzo króciutka prezentacja zupełnie nowej pozycji. Pan Piotr Brzeziński, który tutaj siedzi najbliżej mnie, jest redaktorem tomu, który dosłownie dzisiaj przywieźliśmy z drukarni. Bardzo wartościowe, bardzo interesujące materiały, również dotyczące naszego regionu, tylko troszkę szerzej, bo całe Pomorze Nadwiślańskie jest, chociaż oczywiście Gdańsk jest tutaj w centrum, stan wojenny na Pomorzu Nadwiślańskim. I to będzie jak gdyby taka trzecia część, później będzie już miejsce na dyskusję, na uwagi z sali. Sądzę, że część z Państwa ma już tę publikację. Od razu zapewniam, jestem w tej chwili w trakcie starań o zgodę mojej centrali, tutaj na strukturę Instytutu muszę uzyskać, żeby z 1000 egzemplarzowego nakładu tej pracy, podobnie jak przy internowanych, przy 13 grudnia, uzyskać połowę nakładów wyłącznie do przekazania nieodpłatnie osobom, które są tutaj wymienione. Także będziemy starali się docelowo, żeby z tych osób, chyba około 100, co pan Arkadiusz jeszcze powie, jest po świecie rozproszonych za granicą, ewentualnie mamy dane do ich rodzin, do bliskich, bo oczywiście ze względów wiekowych część osób już zmarła, żeby po prostu tę książkę upowszechnić jakby w połowie nakładu bezpośrednio do osób, o których jest tutaj mowa, żeby chociaż w ten sposób oddać im hołd, bo ona jest no, tak napisana. Taki był też jej zamiar. Na pewno to wynika z wprowadzenia, z całej formuły, także tego, co ja dzisiaj mówię, tej formy promocji, miejsca, które wybraliśmy, że po to ta książka powstała. Po to się dzisiaj spotkaliśmy. Mamy w grudniu, jak gdyby minęła formalna rocznica wprowadzenia stanu wojennego, kolejna już. Mamy tutaj no, po prostu zamiar uczczenia, oddania hołdu osobom, które były represjonowane i niniejszym to czynimy. Oddaję już głos panu Arkadiuszowi Kazańskiemu. Proszę bardzo. Dziękuję panie dyrektorze. Na wstępie chciałem państwa również, tak jak pan dyrektor, bardzo serdecznie przywitać tutaj. Wielu z państwa miałem przyjemność, w pewnym sensie może nawet zaszczyt poznać z wielu z Państwa. Spotykaliśmy się przy chociażby ankietach do Encyklopedii Solidarności. Cieszę się, że widzę pana Stanisława Jarosza, przywódcę strajku z portu gdańskiego po wprowadzeniu stanu wojennego, bo dawno pana Stanisława nie miałem okazji widzieć i na takie spotkania nie przychodzi, a szkoda, a bardzo mi miło, że pan dzisiaj jest.
również pana Zygmunta Sabatowskiego. Witam serdecznie drukarza podziemnych struktur. Przepraszam, że państwa też większości z państwa nie wymienię, ale tutaj chciałem akurat w tych dwóch przypadkach jakby specjalnie się pokłonić. Tutaj pan dyrektor już parę słów powiedział na temat naszej publikacji. Ja jeszcze może to trochę rozszerzę. Ta książka kontynuowała działalność związkową. Jakby myśl, żeby ją napisać, żeby ją opracować, powstała mniej więcej rok temu, kiedy po ukazaniu się książki dotyczącej internowanych w stanie wojennym, pomyśleliśmy, że warto również pokazać osoby aresztowane, represjonowane w inny sposób, karami więzienia, za prowadzenie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego, ponieważ jakby chcieliśmy to zrobić w rok czasu, żeby tutaj na grudzień 2012, żebyśmy mogli już tą książkę zaprezentować. Staliśmy przed wyborem, jakiego właśnie wyboru dokonać, żeby te osoby móc opisać, czy opisać wszystkie osoby, które były aresztowane i w stanie wojennym, czy może troszkę jakby, żeby postarać się zdążyć przez rok czasu, żeby ta książka powstała, jakby trochę się jakby skupić na i właśnie podjęliśmy taką decyzję, że ta książka będzie przedstawiała biogramy osób, które z powodów politycznych, ogólnie tak mówiąc, stanęły przed sądem w czasie trwania stanu wojennego. Nie ma tutaj w tej publikacji osób, które zostały aresztowane za zaprowadzenie działalności podziemnej, ale z jakichś tam powodów prokuratura, czy marynarki wojennej, czy prokuratura wojewódzka, rejonowa umorzyły śledztwo i ostatecznie te osoby nie stanęły przed sądem. Również chcieliśmy pokazać, ponieważ taki był jakby tutaj zamiar, żeby pokazać osoby, które stanęły przed sądem, również te, które po różnych demonstracjach w 1982 roku stawały przed kolegium do spraw wykroczeń, między innymi w Starogardzie Gdańskim. Wskazywano były na karę od miesiąca do trzech miesięcy aresztu zasadniczego i te osoby jeszcze formalnie nie stawały przed sądem, ale odwoływały się od tego wyroku kolegium, od tego werdyktu i w następstwie odwołania stawały przed sądem rejonowym w Starogardzie Gdańskim. Jakby bazą wyjściową tutaj do zebrania tych wszystkich osób był ten portal 13grudnia.pl prowadzony przez Instytut Pamięci Narodowej. Tam spośród co najmniej kilku tysięcy osób staraliśmy się wybrać, znaczy musieliśmy nazwisko po nazwisku wybrać osoby, które w jakiś sposób były związane z województwem gdańskim, czy to poprzez miejsce pracy, poprzez miejsce nauki, miejsce zamieszkania. I z tych kilku tysięcy co najmniej, bo ja tam już nie pamiętam dokładnie, ile osób jest oskarżonych, skazanych z całej Polski na stronie 13 grudnia. Z tych wszystkich osób, kilku tysięcy co najmniej, wybraliśmy kilkaset, które właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, w jakiś sposób były związane z województwem gdańskim. Aby uniknąć jakby takiej możliwości, że nie przy,
przyjemne, że możemy kogoś tutaj pominąć. Tą listę osób konfrontowaliśmy tutaj z wydawnictwem Stowarzyszenia Godność, które kilka lat temu właśnie zebrało krótkie takie charakterystyki biogramy osób skazanych, aresztowanych w stanie wojennym i porównywaliśmy, żeby kogoś tutaj nie pominąć. Również mieliśmy tutaj dostęp do archiwum pozostałym po księdzu Jankowskim w Archiwum Komisji Krajowej i tam również staraliśmy się sprawdzić tak na tyle, na ile to możliwe, żebyśmy tutaj nie pominęli żadnej osoby. Ja mimo to, że wydaje mi się, że przeprowadziliśmy solidną kwerendę, ale jakby mając to poczucie, że nic jakby dokonane ręką ludzką nie jest idealne, mam tą świadomość, że może być tak, że kogoś tutaj pominęliśmy i też mam taką, jak tutaj przed Państwem siedzę, mam taką obawę, że może zaraz tutaj będzie dyskusja i ktoś wstanie i powie, a mnie, ja byłem skazany, sądzony i nie mam jej w tej książce. Zdaję sobie sprawę, że tak może być, odczuwam taki lekki niepokój z tego powodu i mam prośbę, jeśli by tak faktycznie było, chociaż uważam, że mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jeśli tak by było, to może wtedy proszę o konsultację już naszego spotkania. Tutaj jakby przychodząc do treści samej książki, no opisuje ona 594 osoby, krótkie biogramy 594 osób. Każdy biogram, jak się czyta akta, to widać, że to jest historia, osobna historia człowieka, osobna historia życia człowieka i czasami jego rodziny. Trudno tutaj wybrać jakieś akurat na tą prezentację jakieś konkretne sprawy. No, warto tutaj wspomnieć, no trzeba wspomnieć na pewno o tej pierwszej fali wyroków za strajki po wprowadzeniu stanu wojennego w zakładach pracy. Najwyższe wyroki w Zarządzie Portu Gdańsk, w Gdańskiej Stoczni Remontowej, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni i Rafineria Gdańska, Hartwig w Gdańsku. Było taką prawidłowością, że za strajki po wprowadzeniu stanu wojennego w zakładach pracy Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni orzekał znacznie wyższe wyroki niż sądy cywilne tutaj w województwie gdańskim i była to sytuacja odwrotna jak w całej Polsce, gdzie tam akurat sądy cywilne orzekały dużo wyższe wyroki niż sądy wojskowe. Mamy tutaj na ekranie mamy kilka takich zestawień, akurat dotyczących wieku osób sądzonych z powodów politycznych. Tam również była plansza dotycząca zakładów pracy, z których najwięcej osób stanęło przed sądem. Mamy komunikat z Gdańskich Zakładów Rafineryjnych 14 grudnia 81 o rozpoczęciu strajku. Przywódcy tego protestu Wojciech Jamroźik i Andrzej Biecki skazany zostali na 5 lat pozbawienia wolności. Wojciech Jamroźik już od wielu lat przebywa
w Stanach Zjednoczonych na emigracji. To jest zdjęcie z 30 stycznia 1982 roku, Międzynarodowy Dzień Solidarności z Polską, ogłoszone przez Ronalda Reagana. I tutaj może taką krótką historię powiem. Młody chłopak pracujący w Stoczni Gdańskiej, 20 lat, przyjechał z Zamościa do pracy w stoczni. Na kilka dni przed 30 stycznia 26 wywiesił na swoim wydziale stoczni taki plakat zachęcający do uczestnictwa właśnie w tych obchodach Dnia Solidarności. Został zatrzymany i po niedługim procesie skazany na 3 lata więzienia. Z tego co wiem, również wyemigrował i przebywa w Stanach Zjednoczonych. To jest zdjęcie z 31 sierpnia 1982 roku, rejon dworca głównego PKP. Poprzeczna terrieriera, to siły ZOMO. I jakby też, co jest charakterystyczne dla tych demonstracji, czy 30 stycznia 82, czy 3 maja 82, 31 sierpnia, 11-12 października, to to, że za udział w tych demonstracjach można było równie dobrze trafić być internowanym jeszcze, internowanym w wojskowych obozach internowania, skazanym na kilkuletnie więzienie, albo skazanym przez kolegium wykroczeń na kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy złotych grzywny. Jakby tutaj też może, jakby kończąc, też chciałbym powiedzieć, że zdecydowaliśmy się wspomnieć też o kilku osobach w naszej książce, które mimo, że nie stanęły ostatecznie przed sądem, to jednak bardzo długo w tym więzieniu przebywały. Tak na przykład tutaj Andrzej Gwiazda, właściwie internowany 13 grudnia 1981 roku, zaraz po wyjściu z internowania osadzony w areszcie śledczym w Białymce i tam spędził prawie 2,5 roku do lipca 1984 roku bez wyroku. Również pewnie Państwo wiecie, redaktor Dziennika Bałtyckiego Stanisław Danielewicz, autor tego artykułu w Dzienniku Bałtyckim z lutego 1982, które pierwsze literki linii utworzyły napis Wrona Skona. On również spędził w areszcie śledczym na Kurkowej ponad 10 miesięcy bez wyroku, bez stanięcia przed sądem. No dobrze, to żeby nie przedłużać, to może kolega teraz powie trochę nam o sędziach, o prokuratorach. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Przygotowałem dla Państwa krótki życiorys i przebieg kariery zawodowej sędziego Andrzeja Grzybowskiego. Właśnie. Sędzia ten zasłynął tym, że wydał jeden z najsurowszych wyroków, mianowicie skazał Ewę Kubasiewicz na 10 lat więzienia i orzekał w procesach m.in. Hartwigu czy Gdańskiej Stoczni Remontowej, gdzie również były bardzo wysokie wyroki. Fragment uzasadnienia jego pióra znajduje się zresztą na pleckach książki, o której tutaj dzisiaj mówimy. Chciałbym również Państwu w paru słowach powiedzieć, w jaki sposób stan wojenny i późniejsze lata wpłynęły na dobry, można już tak z góry powiedzieć, przebieg jego kariery zawodowej. Andrzej Grzybowski urodził się 4 stycznia 1941 roku w Skierniewicach. W roku 1965 ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie przez 2 lata był aplikantem w Sądzie Marynarki Wojennej w Gdyni. W roku 1967 zdał pomyślnie egzamin sędziego i rozpoczął
podjął niesamodzielną jeszcze karierę prawnika na stanowisku asesora Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy i sądzie marynarki wojennej w Gdyni. W latach 70-71 pracował w Szczecinie na stanowisku sędziego w sądzie garnizonowym. Od roku 71 aż do roku 90 pracował w Gdyni na stanowisku sędziego Sądu Marynarki Wojennej, z tym, że w roku 81 w marcu awansował bardzo wysoko na stanowisko zastępcy, pełniącego obowiązki zastępcy szefa tegoż sądu. Tutaj na fotografii jest jego, na ekranie jest jego fotografia z lat 80. Podpis jest trochę mylący, tutaj pisze rok 66, ale ta fotografia z jego akt osobowych była kilkakrotnie wymieniana, a także mamy jego zdjęcie z okresu właśnie, kiedy mówiącego o procesach z naszej książki. Od roku 64 był członkiem PZPR, bardzo aktywnym członkiem. Udzielał się zawsze w różnych komórkach partyjnych przy sądzie. W latach 70. ukończył wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. W latach 80. był także jego wykładowcą. Przytoczę Państwu kilka tak wyjątków z jego akt osobowych, opinii, jakie otrzymywał w latach 82-84. Które mówią o tym, jak jego przełożeni oceniali jego pracę. Opinia z roku 82. Wysokie walory służbowe i osobisto opiniowanego potwierdziły się po wprowadzeniu stanu wojennego warunka znacznego obciążenia pracą i zwiększenia zadań sądu. Wykazał w tym okresie duże zaangażowanie i ofiarność, rozpoznając znaczną ilość trudnych i pracochłonnych spraw. Doceniał społeczną szkodliwość będących przedmiotem sądowego rozpoznania czynów skierowanych przeciwko prawu stanu wojennego. Opinia z roku 83. W okresie stanu wojennego był jednym z najbardziej aktywnych i pryncypialnych sędziów. Pod koniec roku 83. doznał kontuzji złamania nogi, która go na prawie niemal rok wyłączyła z pracy. Jednak w roku 84. otrzymał kolejną, również bardzo pozytywną opinię. W okresie stanu wojennego wykazał pełną dojrzałość ideowo-polityczną i właściwą postawę etyczną. Pracował wytrwale z poświęceniem, bardzo aktywny w orzecznictwie, pryncypialny w stosunku do zdarzeń mających charakter walki klasowej. Jeszcze jedna opinia, tym razem partyjna. Ideowy, ofiarny oficer sędzia, swoją właściwą postawą, decyzjami procesowymi i wypowiedziami dokumentuje w środowisku poparcie programu partii. Aktywnie pracuje w egzekutywie POP sądy, prokuratury, marynarki wojennej. Cechuje go głęboki patriotyzm i internacjonalizm. Ma ukształtowany światopogląd materialistyczny, w tym światopoglądzie kształtuje stosunki w rodzinie. Postawa ideowo-polityczna bez zastrzeżeń. Za tymi pozytywnymi opiniami szły także bardziej wymierne wyróżnienia, mianowicie w roku 82 został zatwierdzony już na stanowisku zastępcy szefa Sądu Marynarki Wojennej. Otrzymał awans na stopień podpułkownika, a rok później, w roku 83, odznaczony został złotym medalem za zasługi dla obronności kraju. W późniejszym okresie dalej awansował, w roku 87 został pułkownikiem, natomiast w roku 89 nagrodzony został przez prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W Gdyni pracował do roku 90, kiedy to na własną prośbę przeniósł się do Poznania na stanowisko zastępcy szefa wojsk, sądu wojsk lotniczych. I mniej więcej w rok później, w 91 roku, ze względów zdrowotnych, na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku. W podobny sposób, można powiedzieć, równie korzystnie byli nagradzani pozostali sędziowie z Sądu Marynarki Wojennej. Nie żyje już, nie żyje. Mieszkał w Gdyni. Dokładnie na to nie znam niestety. Bardzo dziękuję. Zanim koledze oddam głos, takie małe jeszcze kilka słów o tym podsumowaniu. Proszę Państwa, w tej książce
Ten wątek jest skromnie zarysowany, jest tam za to zwrócenie uwagi na kilku najbardziej gorliwych. Jeśli ktoś z Państwa przejrzy ten aparat ówczesnych sędziów i prokuratorów, wielu dzisiaj jest radcami, jest adwokatami, ewentualnie niektórzy, ale to już bardzo chyba rzadko, pełnią funkcję jako sędziowie czy prokuratorzy. Otóż generalnie jak ktoś przejrzy bazę na portalu www.13grudnia81, to jest jeden, jako jeden wyraz, cyfry 13grudnia81.pl, to znajdzie tam kilkuset pracowników albo prokuratury, albo sądownictwa okresu stanu wojennego. Otóż jak wczytasz się w te ich osiągnięcia, aktywność, można zobaczyć, że wśród nich byli ludzie na pewno bardziej gorliwi, mniej gorliwi, a niektórzy prawie bierni. To widać z opisu ich działalności, bo byli jednak i tacy i oni pokazują, że można było być bardzo czy wręcz nadgorliwym, jak pokazany przykład i kilka osób opisanych tutaj przez wspomnianych przez pana Arkadiusza Kazańskiego, a można było być dużo łagodniejszym. Dwa lata temu była dość głośna sytuacja, czy półtora roku temu, chyba na Białostoczyźnie, w Podlaskiem, któryś z prawników z tamtego regionu dostał jakieś wysokie wyróżnienie, awans. Okazało się, że miał w biografii także stan wojenny z wyjątkową nadgorliwością. Potem chyba któryś z urzędów żal nawet publicznie wyraził, no, że go nie uprzedzono między innymi do instytutu. Akurat portal od pół roku już działał i wystarczyło wpisać imię, nazwisko, podstawowe jakieś dane, ewentualnie w miarę dokładnie przejrzeć w zwykłej wyszukiwarce internetowej i doprowadziłaby ona do tej postaci z opisem fragmentu biografii, którą przy tym awansie ta osoba pominęła, nie podając tego szczegółu, a ktoś się nie zainteresował, bo jednak wiadomo, że przy tego, no, przy niektórych zawodach, przy niektórego typu specjalnościach zawsze należy zapytać, no, co pan robił 13 grudnia na przykład, gdzie pan był, po której stronie, w którym miejscu i jak pan wykonywał swoje, czy w okresie stanu wojennego, swoje obowiązki. I to bardzo łatwo weryfikuje funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, weryfikuje funkcjonariuszy czy pracowników wymiaru sprawiedliwości. Także przydatność tego portalu jest duża. Oczywiście w tej pracy skupiliśmy się na tych i ten hołd jest oddany tym nad tytułem. Kontynuowali działalność związkową na działaczach Solidarności, na bohaterach. Temu ma służyć ta publikacja, aby rzeczywiście o nich pamiętać. I dodajmy jeszcze, tu jest bez 6 osób, 600 nazwisk w tej części takiej jakby alfabetycznej. Jeszcze we wstępie jest kilka osób innych zmiarkowanych, które jakby do tego schematu nie mieściły się. One były, no po prostu nie były sądzone, nie były poddane tutaj tym represjom sądów w okresie 81-83. Nie były związane z regionem gdańskim, ewentualnie właśnie w innej formule. W każdym razie wśród tych 600 osób znajdziemy przynajmniej, jak ja pierwszy raz tę listę przeglądałem i czytałem te krótkie biogramy, to zauważyłem, że przynajmniej 200-300 z tych osób, no, jest tak słabo znane, tak zapomniane, jest, nie figurują w literaturze, w opracowaniach, one najpewniej nie trafią też przynajmniej do tych pierwszych głównych tomów i w tej internetowej wersji najważniejszej publikacji biograficznej, jaką jest Encyklopedia Solidarności. W tej chwili drugi tom wyszedł, 3 kwietnia już zapraszam. Tutaj odbędzie się duża dyskusja, którą poprowadzi i prezentacja drugiego tomu Encyklopedii Solidarności, też zapowiedzi dotyczące przyszłości papierowej wersji tego wydawnictwa, które w internecie www.encyklopediasolidarności.pl Państwo znajdziecie i poprowadzi to prezes Instytutu, dr Łukasz Kamiński, to osobiście przyjedzie razem z przedstawicielami Stowarzyszenia Pokolenia Współwydawców i będą tutaj prezentowali ten najważniejszy biograficzny materiał. Ale generalnie dzięki takim lokalnym zestawieniom, dzięki też kompleksowej próbie pokazuje się osoby, które jakby wpadły w te tryby historii, które były no, zajęte swoimi zawodowymi sprawami, które miały swoje życie, ale w pewnym momencie stanęły na drodze aparatowi represji i za to zapłaciły kilkumiesięcznym, kilkunastomiesięcznym okresem uwięzienia, utraty wolności. Niektóre zdarzenia no, są wręcz tragikomiczne. Komiczne jest jakby samo zdarzenie, tragiczne są konsekwencje, jak ten dziennikarz, który sobie żart słowny zrobił przecież, tylko i wyłącznie, no, można to odczytać z tych pierwszych liter T,
tekstu WRO Wrona Skona, no ale proszę Państwa, to przecież to jest tylko zwykły dowcip, a nie czyn, za który 10 miesięcy spędza się w więzieniu. No to porównajmy to do wyroku na Kiszczaka czy na sprawcach ogromnych represji, a tutaj mamy no, ukaranego dziennikarza za tego typu drobny dowcip, który oczywiście wyrażał jego przekonanie, że hunta Jaruzelskiego po prostu nie powinna tego, co robi, robić, że mamy w kraju no, zły system polityczny, złych przywódców państwa, którzy powinni się z tego wycofać. I ta część pracy, także ta młodzież, za bardzo ci 17-18-latkowie, akurat to mnie jakby przy tej lekturze tak wzruszyło, bo dokładnie miałem wtedy tyle lat, co ci najmłodsi skazani, jako rocznik 64, gdybym okazał się bardziej aktywny, ewentualnie gdyby zdarzył się jakiś taki przypadek, który czasami człowieka wrzuca w tryby historii, gdyby ktoś mnie skutecznie wciągnął czy namówił i poprowadził do jakiejś akcji, mogłem znaleźć się też na takiej liście ze względów po prostu rocznikowych, biologicznych, pokoleniowych. To jest ta najmłodsza grupa, ale oczywiście dominują no, ci już tam po 20 roku życia jako grupa najaktywniejsza, ale największy walor to są te osoby, o których inaczej się zapomni. Warto wobec tego, nawet nie tylko w tym narzędziu elektronicznym, ale także w papierowej formie i w każdej bibliotece dzielnicowej, osiedlowej, tu w Trójmieście, w województwie gdańskim, ta lista istniała. Dzięki temu kolejne wydania, tam uzupełniane jeszcze w przyszłości, pewnie z lepszym, takim dokładniejszym materiałem do poszukiwań, no ułatwią chociażby lokalnym władzom, stowarzyszeniom pamiętanie o tej epoce, która odegrała w historii Polski rolę niezwykłą, która zwieńczyła, zakończyła, no pamiętajmy, że ostatecznie to generacja, pokolenie Solidarności zamknęło tę kilkudziesięcioletnią walkę o wolność i doprowadziło do tego, że rozpoczęliśmy budować kraj niepodległy, niezależny, chociaż nadal nieidealny, jeżeli chodzi szczególnie o uwarunkowania ekonomiczne. I proszę Państwa, 5 minut, zanim przejdziemy do dyskusji o książce kontynuowanej działalność związkową, o tej zupełnie nowej publikacji, proszę bardzo pana Piotra Brzezińskiego, Stan wojenny na Pomorzu Wiślańskim. Ja od razu taką krótką prezentację może zrobię, nie wszyscy, chociaż większość z Państwa, przynajmniej o panu Arkadiuszu Kazańskim słyszała, autor bardzo wielu biogramów w Encyklopedii Solidarności, materiałów w części jeszcze nie publikowanych, zarówno osobowych, jak i rzeczowych, znawca i specjalista historii regionu gdańskiego, zakładów gdańskich, Solidarności zakładowej, świetnie znający no szczególnie stoczniowe środowisko. Arkadiusz Kazański, no ostatnio jego największym osiągnięciem popularyzującą historię była fantastyczna, dostępna do każdemu z Państwa w internecie, krążąca po kraju i bardzo ceniona wystawa poświęcona Annie Walentynowicz, Annie Solidarność. To jest to wielkie osiągnięcie Arkadiusza Kazańskiego. Także współautor części gdańskiej internowanych tego informatora 13 grudnia. Pan Marcin Węgliński no niedługo będzie najbardziej znany w Tczewie, bo przygotował znowu od drugiej strony prezentację dla okresu 45-90 aparatu bezpieczeństwa w całym okresie komunistycznej Polski, tę służbę represjonującą policję polityczną zarówno w czasach UB, jak i SB. Ta publikacja no, dla lokalnych potrzeb, dla ziemi tczewskiej, dla tej części Kociewia będzie na pewno bardzo istotna i pomocna. Tu jeszcze dodam jeden wątek, który się pojawił szczególnie u pana Węglińskiego, czy trzeba docenić. On wspomniał o roli szkolenia partyjnego i o roli PZPR działalności tego wymiaru sprawiedliwości, w tym także w czasie stanu wojennego. O tym należy cały czas pamiętać, a mówię o tym nie bez powodu, bo Piotr Brzeziński, jakby główną jego specjalnością jest właśnie historia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Praca, którą przygotowuje, duża publikacja. Jedna, jak Państwo wezmą informatorki, to tam w zapowiedziach już znajdą szkice o pierwszych sekretarzach, ale generalnie historia no, koncentruje się na razie na województwie gdańskim, na regionie gdańskim, ale Polska po II wojnie światowej no, jest oczywiście zniewolona przez Moskwę i od niej uzależniona. Dość często, długo, szczególnie w latach 40., czasami później, jak się zdarzyło w 56., pod bezpośrednią groźbą czołgów radzieckich i represji. Ale jednak na co dzień, już w 46., więcej znacznie osób za opozycję jest aresztowanych przez
Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, kierowane przez obywatela polskiego, Polaka Stanisława Radkiewicza, a nie przez ludzi, czy Iwana Sierowa, czy generała Semionowskiego, czy innych doradców ruskich, radzieckich, rezygnujących ze swoimi policyjnymi strukturami tu w Polsce. Jednak w tej policji mamy już ten czynnik polski dominujący. Ale jednak nad tym wszystkim, nad komunistyczną policją polityczną, nad komunistycznym wymiarem sprawiedliwości, UB, potem SB, milicją obywatelską zwykłą, nad sądami i prokuraturą stał ktoś, czy ściśle była struktura ważniejsza, która w ogóle tak, a nie inaczej zorganizowała te instytucje, raz bardziej brutalnie, raz mniej i znowu bardzo brutalnie, jak w latach 81-83, chociażby gdyński marynarki wojennej wymiar sprawiedliwości. A tą instytucją była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Nie ta masowa, wielomilionowa struktura sięgająca nawet 3 milionów szeregowych członków, ale ta faktyczna partia wewnętrzna, czyli grupa kierownicza i aktyw kierowniczy, aparat kierowniczy i aktyw kierowniczy. To ci ludzie zniewolili Polskę po wojnie i niewolili ją nieprzerwanie. To ci ludzie o takim, a nie innym kształcie dziejów Polski decydowali o charakterze represji, raz mniejszych, raz większych, ale to im podlegali. Prokuratorzy, sędziowie, policjanci, wojskowi, no czasami ci działacze partyjni będący w tym aktywie kierowniczym też bywali wojskowymi, albo jak Jaruzelski, albo funkcjonariuszami czy, służb, czy pracownikami wymiaru sprawiedliwości. I o tej partii rzeczywiście trzeba pamiętać, bo jej historia jest cały czas tak niedoceniona, nie do końca opisana. Mamy tutaj autora, który mam nadzieję niedługo gdańską PZPR solidnie opisze, przynajmniej ładny fragment jej biografii i będzie to na pewno bardzo cenna książka. Ale panie Piotrze, proszę bardzo już książkę Stan wojenny na Pomorzu Nadwiślańskim. Dziękuję bardzo. A więc nie będzie mi łatwo przedstawić tą książkę, gdyż mam kilka minut do dyspozycji, a książka ma prawie 200 stron. Zacznę od tego, że jest to pokłosie konferencji naukowej, którą zorganizowaliśmy na Uniwersytecie Gdańskim w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Książka składa się z 10 artykułów. Ich autorami są zarówno historycy z Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej, jak też naukowcy spoza Instytutu. I ja jestem redaktorem tego tomu, więc mój udział jest stosunkowo skromny. Natomiast gdyby nie ci wszyscy autorzy, to nie byłoby tej książki. I chciałbym powiedzieć, że składa się ona z częściowo z rzeczy, które do tej pory nie były znane lub były bardzo słabo znane, gdyż w zasadzie na temat stanu wojennego powstało już kilkadziesiąt poważnych opracowań, szereg artykułów. Mogłoby się wydawać, że w zasadzie co tu można nowego dodać. Otóż okazuje się, że cały czas historycy odkrywają coś nowego i prezentowane dzisiaj książki właściwie powstały równolegle i każda z nich rzeczywiście wnosi coś nowego. Ja może pokrótce powiem, o czym są te artykuły zawarte w naszej książce. Otóż pierwszy artykuł autorstwa Roberta Chrzanowskiego opowiada o śmierci Antoniego Kowalczyka, czyli pierwszej udokumentowanej ofiary stanu wojennego w Gdańsku, a także o systematycznym tuszowaniu tej zbrodni przez władze komunistyczne. Tekst jest oparty na najnowszych ustaleniach badawczych i na pewno jest wart uwagi. Kolejny tekst to artykuł Jarosława Łosowicza, który opisuje opór trumieńskiej młodzieży przeciwko reżimowi komunistycznemu. I jak okazuje się po lekturze tego tekstu, młodzież odegrała istotną rolę w obaleniu systemu komunistycznego w Polsce. I nie można o tym zapominać. Ci ludzie już są w średnim wieku i o tyle jest dobrze, że wciąż możemy od nich zdobywać relacje. I tutaj można powiedzieć, że historycy są w bardzo dobrej sytuacji, gdyż o latach wcześniejszych trudno jest tutaj mówić o zdobywaniu relacji ustnych. Z kolei Marek Andrzejewski opisał przebieg strajku na Uniwersytecie Gdańskim w grudniu 1981 roku. Strajk ten był protestem przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. To jest tekst o tyle ważny, gdyż pisany przez historyka, ale też świadka tych wydarzeń, gdyż Marek Andrzejewski był wtedy na uniwersytecie i poniekąd jest to również relacja świadka historii.
Tekst mojego autorstwa opowiada o Komitecie Wojewódzkim PZPR w Gdańsku i o tym, jak partia przyjęła wprowadzenie stanu wojennego i co się działo zarówno w tym tak zwanym aktywie partyjnym, jak i na szczycie władzy Komitetu Wojewódzkiego. Z kolei Przemysław Wójtowicz opisuje wątek być może nie do końca związany z tym miastem, ale w istotnej mierze uzupełniający ustalenia gdańskich historyków. Mianowicie przebieg akcji Jodła i losy internowanych z województwa bydgoskiego. I co ważne, tutaj są interesujące ustalenia mówiące o tym, że w stosunku do potencjału tamtejszego regionu Solidarności, Toryńskiego, przepraszam, w stosunku do potencjału Solidarności tamtego regionu, liczba internowanych była nieproporcjonalnie wysoka. I tutaj badacz stawia ciekawe hipotezy, dlaczego właśnie Służba Bezpieczeństwa aresztowała tak dużo działaczy. Polecam lekturę tego tekstu. Z kolei Karol Nawrocki opisał właściwie nieznany wątek ucieczki Bogusława Szybalskiego z obozu odosobienia w Nowym Łupkowie. To jest rzeczywiście bardzo ciekawy epizod i pokazuje to, że jednak niektórym internowanym w dosyć oryginalny sposób udawało się zbiec z obozu. I jest to rzeczywiście nowe ustalenie. Arkadiusz Kazański opisuje funkcjonowanie podziemnych struktur Solidarności w Stoczni Remontowej i również stawia on śmiałą tezę, że zaangażowanie działaczy z remontówki w dużej mierze przyczyniło się do ponownej legalizacji związku w końcu lat 80. I on rzeczywiście krok po kroku opisuje to, co działo się w podziemnej Solidarności. Kolejny tekst jest moim zdaniem bardzo ważny. Jest to tekst autorstwa Piotra Szubarczyka, który opisuje proces weryfikacji dziennikarzy gdańskich mediów w stanie wojennym. Mamy tu zarówno opisy tego, co komuniści robili z dziennikarzami prasowymi, jak też z dziennikarzami telewizji i radia. Otóż ten eufemizm, słowo weryfikacja w zasadzie było bezprawnym zwalnianiem z pracy tych, którzy byli niepokorni. I co warto dodać, część tych dziennikarzy właśnie tuż po 13 grudnia rzuciło legitymację partyjną. To jest bardzo ciekawy tekst. I tutaj można powiedzieć taką wisienką na torcie w naszym opracowaniu jest artykuł Bogusława Nieznarskiego, który opisuje, jak wykonywał fotografię w stanie wojennym, a jego fotografie są istotną częścią tej książki, gdyż jest ich tutaj przeszło 80 i stanowią one niejako fotoreportaż z Gdańska z lat 1981-83. Pan Bogusław jest tu obecny i chciałbym mu jeszcze raz podziękować za to, że przekazał nam swoje zdjęcia. Gdyby nie jego odwaga w tamtym czasie, no nikt dzisiaj nie widziałby, jak to wyglądało, bo można opisywać, ale żaden opis literacki nie jest tak wierny jak zdjęcie. Także jeszcze raz dziękuję. Przede wszystkim książka nasza adresowana jest do wszystkich osób interesujących się historią, a także do studentów, uczniów. Mam też nadzieję, że stanie się ona również punktem wyjścia do kolejnych rozważań, gdyż cały czas historykom udaje się ustalić coś nowego. Tutaj mówiliśmy też o sędziach stanu wojennego. Ja chciałbym przytoczyć Państwu taki drobny cytat, bo właśnie z tej książki Stan wojenny na Pomorzu Nadwiślańskim pojawia się w niej sędzia Andrzej Węglowski, wiceprezes Sądu Rejonowego w Wejherowie w latach 80., a także członek egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego, więc to ważny działacz partyjny. Jak się niedawno dowiedziałem, jest on do dziś czynny zawodowo. I otóż tenże sędzia powiedział parę dni po wprowadzeniu stanu wojennego coś takiego. Kiedy się ważyły losy kraju, wszystko się oparło na dwóch nogach. To jest wojsku i milicji. I widzimy, jak stan wojenny został przyjęty w komitecie. I smutne jest tylko to, że część tych ludzi do dzisiaj pełni ważne funkcje w naszym społeczeństwie. I tutaj może jeszcze jedną rzecz chciałbym
przytoczyć. Otóż, jak już pan dyrektor nieco wspomniał o tym wątku partyjnym, to jest temat, na którym ja się koncentruję w swoich badaniach, chciałbym podkreślić jedną rzecz. Ci ludzie, którzy przyszli tutaj w 81, 82 roku do Komitetu Wojewódzkiego, to byli działacze innego pokroju niż na przykład Tadeusz Fischbach, który do dziś cieszy się opinią liberała partyjnego. Fischbacha zastąpił Stanisław Bejger, o którym nawet Mieczysław Rakowski mówił, że wprowadził on w Gdańsku koszarowe maniery w partii. Ale wraz ze Stanisławem Bejgerem przyszedł szereg innych działaczy, wśród nich kilku towarzyszy w mundurach, którzy rzeczywiście tutaj wprowadzili nowe porządki, a na myśli chociażby admirała Ludwika Janczyszyna. Ale oprócz niego był także generał Mieczysław Cygan, który po odwołaniu Jerzego Kołodziejskiego został nawet wicewojewodą gdańskim. I otóż tenże wicewojewoda w marcu 82 roku postanowił zganić swoich poprzedników za, cytuję, bałwochwalczy stosunek i naśladownictwo tego wszystkiego, co na Zachodzie, którego przejawem miało być to, że przyjaciele, zamiast zaprosić się na wódkę, proszą się na drinka. Nie chcieliby udawać Europy za wszelką cenę. To powiedział wicewojewoda gdański w marcu 82 roku. Ja nie będę zdradzał więcej ciekawostek, które są w tym tomie, ale proszę zwrócić uwagę, że no, ci ludzie, którzy rządzili województwem w latach 80., to chyba poza latami stalinowskimi najgorszy sort spośród tych wszystkich działaczy partyjnych, którzy pojawili się przez całe 45 lat PRL-u. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałbym jeszcze raz podziękować panu Nieznalskiemu, bo i w drugiej książce, jeśli Państwo spojrzą, i w bardzo wielu naszych pracach rzeczywiście korzystamy z pomocy pana Nieznalskiego. Bez tego fotografa byłoby bardzo trudno, bo jak się okazuje, to nie tylko aparat bezpieczeństwa robił te swoje kolekcje dokumentujące no, dla celów służbowych działalność opozycyjną, ale również ludzie, którzy nie bali się, ryzykowali i zarejestrowali wiele cennych rzeczy, także mamy tutaj bardzo dużą pomoc i składam podziękowanie. W obydwu książkach można zobaczyć zdjęcia tego samego autora. Chciałbym też podziękować, jest obecny na sali, pan Robert Krzanowski, wymieniony jako autor jednego z artykułów. Panie Robercie, niech pan się pokaże. Niech pan wstanie. Kolega archiwista, historyk, który między innymi jest także współautorem i na tę pracę chciałem zwrócić uwagę, bardzo cennej pracy, która powstała ponad rok temu, grudzień 70 roku w Gdyni, zbrodnia bez kary o protestach społecznych w grudniu, początku 71 roku w jednym z najważniejszych ośrodków, z najtragiczniejszymi konsekwencjami pracy niezwykle cennej, z nowymi ustaleniami, gdzie troje młodych historyków odważyło się wreszcie napisać do końca wszystko, co było najistotniejsze. No i jeszcze jeden z autorów wymienionych tutaj przez pana Piotra Brzezińskiego jest na sali, ale chciałem go wymienić nie tylko, aby przywitać, ale dlatego, że 7 marca, chyba już autor też wie, o godzinie 17 tutaj będzie promowana, chyba liczę ponad 600 stron czy 500, ja pamiętam wersję w maszynopisie pracy doktorskiej, najobszerniejsza praca napisana o gdańskiej młodzieżowej opozycji lat 80. prezentująca wszystkie możliwe ruchy i wszystkie możliwe grupy, no od licealistów czy końcówek tam młodych licealistów czy końcówki szkół podstawowych poprzez tę trochę starszą gdzieś tam na studiach czy już w pracy młodzież. Bardzo proszę o zaprezentowanie się księdza doktora Jarosława Wąsowicza. Widzę, że doktor, jeśli mogę prosić, witamy serdecznie. I od razu, no tu w imieniu, chyba na sali jest nieobecny, ale niedawno otwierał wystawę, tu obok urzęduje na stałe wydawca, czyli dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności, pan Bazil Kerski. No sądzę, że się nie obrazi, jeżeli zaproszę tutaj na sali na tę uroczystość, prezentację, bo niewątpliwie będzie to pierwsza tak dokładna w Polsce, po drugie, gdzie, jak gdzie, ale w Gdańsku rzeczywiście coś się działo i było co opisać. Wobec tego powstała bardzo obszerna, bardzo cenna praca
która pokazuje, no między innymi też dlaczego tak mocno po roku 89 Gdańsk odrywał i do dzisiaj odgrywa też pewną istotną w skali ogólnopolskiej rolę polityczną, dużo większą niż wynikałoby to z tej liczebności miasta i z pozycji nawet całego regionu. Ta między innymi wyjątkowa aktywność młodzieży, czyli powstanie tutaj, wykreowanie się, narodzenie bardzo silnej, przynajmniej kilkusetosobowej grupy przyszłych elit politycznych, które się rozproszyły. Dzisiaj różnie są aktywne, to zresztą też jest ciekawe, bo praca się generalnie kończy na tym roku 90, ale jak Państwo zobaczą już sam indeks, zobaczą postacie, no to rzeczywiście jest to rzecz cenna. Tego ślubnego bardzo z chęcią się tutaj pojawię. Z tego co wiem, będzie bardzo dużo środowisk zaproszonych i będzie to chyba jedna z najładniejszych pracy o młodym Gdańsku, ale tym młodym w sensie właśnie generacji wieku. I ksiądz Wozowicz, no, byłem jednym z recenzentów tej pracy, byłem przy doktoracie z wielką radością czytałem, bo takiego doktoratu dawno i generalnie rzadko się zdarzają. No mamy tutaj już uczonego, jednego z najwybitniejszych, który akurat zajął się swoim tematem. Takim małym uzupełnieniem, supportem do tego, ale nie tutaj prezentowanym. Pierwsza promocja musi być w gmachu szkoły. Będzie przygotowana w Instytucie Pamięci Narodowej młodego Klegowicza praca o topolówce, prezentująca po prostu jedno ze środowisk, jeden z ośrodków, a więc będzie tutaj, no ale już po 7 marca będzie również w Gdańsku tego typu promocja. Proszę Państwa, ja nie byłem autorem tej pracy, więc ja nie muszę odpowiadać, chyba że gdzieś tam na koniec autorzy czy redaktorzy siedzą tutaj przed Państwem, do nich powinny być kierowane pytania czy uwagi. Wobec tego ja będę się tutaj już bawił w tę funkcję pomocy. Tak, proszę, proszę bardzo. Mogę Pan przyjąć, tak? Tak. No więc szanowni panowie redaktorzy. Nie, chodzi mi o to, że ja rozumiem, że Andrzej Fryszka to jest manipulant historii i kiedyś mi zaproponował, że jak mu zapłacę, to mi napisze biografię na zamówienie, tak jak pisze wszystkim pozostałym, tym tuzom, którzy się dzisiaj nie mają być tymi największymi. Ale Instytut Pamięci Narodowej, proszę panów, to was zobowiązuje. Człowiek, który mówi o instytucji, taki jak Instytut, to nie można sobie zrobić z tej książki dużymi literami kontynuowali działalność związkową i małymi sądzeni sporów politycznych w województwie do 83. Okej. Okay. I później żeście to wytłumaczyli, że są tutaj również inne biografie ludzi, którzy nie byli skazani, no więc zrobiliście bardzo złą robotę, dlatego żeście wsadzili kija w mrowisko. I teraz środowisko znowu będzie podzielone, dlaczego jedni są w tej książce przez was, a drugich nie ma. I ja tylko trzy nazwiska takie wstawię. Pierwsze nazwisko to jest Zbyszek Lis, który jest postacią kontrowersyjną, zwolniony, niesądzony, jest. Drugie nazwisko to jest Jacek Kłys. Jacek Kłys. Jak ja drukowałem portowca, którego tu też w ogóle nie ma, to przyszedłem na, mieszkał facet na wyzwolenia w Nowym Porcie, przyszedłem do niego, żeby się włączył w struktury podziemne, to mi powiedzieli chłopaki z rafinerii, ty chłopie do niego się nie zbliżaj, bo on musiał podpisać, bo jego zwolnili, a przede wszystkim, ja mówię o lojance jakieś, a przede wszystkim jak ja mu zaproponowałem, żeby się włączył w struktury podziemne, to powiedział, możesz mi Andrzej przynosić portowca do domu. No taka była, to mamy tutaj drugą osobę. Z Daniel Lewiczym siedziałem w pierdlu razem na tym i nie jest to żadna taka wybitna postać. Napisał ten Wrona Skona. Później jak chciałem go też kiedyś włączyć, to mi powiedzieli, chłopie, on ma tam problemy rodzinne. Nie, i to tylko trzy nazwiska, które tutaj znalazłem. No więc jeszcze raz mówię panowie, Instytut Pamięci Narodowej zobowiązuje. To podam wam dziesiątki, ja byłem w RKK. Podam wam dziesiątki nazwisk, których tutaj nie ma. Zobaczycie na sali zaraz, co wam powiedzą. Dlatego, że nie można pisać kontynuowaną działalność związkową, a jednocześnie ograniczyć ich tylko do siedzenia w pudle. Ja wam powiem, ilu ludzi zacnych, no on nawet siedział Cedryk, prawda, nasz z tego sportu. Było mnóstwo ludzi. Nie można tego ograniczyć, bo żeście zrobili z jednej strony bardzo ładną robotę, a z drugiej znowu środowisko mamy rozkojarzone. I dlatego spróbujcie to naprawić. Ale nie ma jeszcze Cedryka. Ale nie ma dziesiątki ludzi. Nie ma jeszcze dziesiątki ludzi, którzy też działa. A drugie, to jest Kłys. Jest Kłys.
Proszę Państwa, to co Państwo zrobili tutaj, to oczywiście jest przyczynek do poszerzenia wiadomości o ruchu Solidarności. Ten ruch Solidarności to nie była tylko epopeja i wielkie, bohaterskie działania wielu ludzi. To nie była tylko czystość krystaliczna sierpnia 80 roku. To również była zdrada wielu, łącznie z przywódcami i Lechem Wałęsą na czele. I proszę Państwa, stan wojenny, który został wprowadzony 13 grudnia 81 roku, nie łudźcie się, trwa do dzisiaj. Trwa do dzisiaj w postaci narastającej okupacji kłamstwa. A kłamstwo jest zbudowane na strachu tych, którzy nad głową narodu się dogadają przy okrągłym stole. I z naszej strony też byli tam ludzie. Z Lechem Wałęsą na czele. I proszę Państwa, dzisiaj mamy sytuację wojny. To jest wojna o tożsamość i o prawdę i o historię i tak naprawdę o przyszłość naszych dzieci i naszego narodu. I jeżeli chcemy rzeczywiście zrobić krok do przodu, to nikt na tej sali bez względu na wiek nie jest zwolniony z walki. Ta walka musi się toczyć o prawdę i tą prawdę musimy codziennie czynić. Naszą wyrazistością, naszą postawą i naszą odwagą. Nie zbudujemy i nie zabezpieczymy Polski na tchórzostwie. I druga myśl, która jest bardzo istotna, nie zabezpieczymy Polski, stając przeciwko Kościołowi katolickiemu. Tylko stanięcie przy Kościele katolickim. Nawet wtedy, jeżeli nie mamy łaski wiary, ale potrafimy myśleć i potrafimy patrzeć w przyszłość. Dziękuję bardzo. Tak, tak, proszę Państwa, no ja tu należę do jednych z najstarszych na tej sali, także no jest jeszcze paru w moim wieku, bym powiedział. Proszę Państwa, ja pamiętam lata 70, bo brałem udział również w strajku w 70 roku. Tu nawiązując do Gierka, to co Pan powiedział. Otóż pamiętacie, była komisja powołana Szydlaka, która miała być sprawę wyjaśnić i tak dalej, osądzić tych, którzy doprowadzili do tych właśnie zajść grudniowych i tak dalej. Tak się to nazywało. Otóż proszę Państwa, jak badałem dokumenty, między innymi portowe i stoczniowe, i szukałem tych rannych i tak dalej, i potem dyrektyw, które przychodziły do zakładu pracy po 70 roku, to okazało się, że wzmocnienie służby bezpieczeństwa nad dużymi zakładami pracy, tam gdzie się te ruchy strajkowe zaczęły, były cholernie duże. Na rejonach portowych zostały utworzone komórki służby bezpieczeństwa, wyznaczone miejsca, gdzie oni mają urzędować, w razie czego, że mają się przebrać w mundury celników, że mają kontaktować się z kierownikami rejonu i mieli biura swoje ustanowione tam, żeby mogli obserwować stołówki i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, w porcie gdańskim było aresztowanych 158 ludzi w 70 roku. Z tego 116 wytypowano do rozmów, z których werbowano ich na współpracowników. W Stoczni Gdańskiej aresztowanych było 278 chyba, ale 170 wyłuskano do obróbki. Takie były między innymi efekty wyławiania prawdopodobnie na to również Polek Lech Wałęsa. W związku z tym, proszę Państwa, ja znalazłem to w dokumentach IPN, ale wracając do tego, co Pan mówił o sędziach stanu wojennego. Otóż chcę Państwu powiedzieć, że blokowaliśmy, kiedy dowiedzieliśmy się, że
sędziowie stanu wojennego po 1989 roku, ci, którzy wyrzuceni bądź odchodzili, zaczęli przechodzić albo do adwokatury, albo jako radcowie prawni. I co się działo? Otóż sędzia Grzybowski wystąpił o to, żeby go gdańska adwokatura przyjęła w swoje szeregi. Myśmy poprzez Gdańską Izbę Adwokacką, poprzez Kiliana, Tajora i tak dalej, zablokowali. I zablokowaliśmy tylko tu, ale na terenie całego kraju takie przejście sądów tych, którzy zostali wyrzuceni do adwokatury, miało miejsce. Otóż sędzia Grzybowski został radcą prawnym chyba w 6 flotylii, także on nie został na boku. A proszę Państwa, a sędzia Głowa, który razem wskazywał między innymi mnie razem z panem Grzybowskim, był kierownikiem biura pana marszałka Senatu w Gdańsku SLD, no wiecie o kogo chodzi. I był członkiem Rady Nadzorczej w spółce Port w porcie Gdańskim. Także oni się trzymali bardzo mocno i wielu sędziów, którzy nie zostali adwokatami, przeszli, zostali zakwalifikowani jako radcy prawni. Zaraz, jeszcze chcę powiedzieć o drugim. Tak. Rynk, prokurator Rynk, który tu pan nie wymienił, syn prokuratora wojewódzkiego, tego, no, głównego zbeka w Gdańsku. Człowiek, który oskarżał między innymi mnie i innych kolegów, proszę Państwa, bo w 1989 roku trafił z Sądu Marynarki Wojennej, z prokuratury Marynarki Wojennej do Ministerstwa Obrony Narodowej, do Departamentu Prawnego. Jak się o tym dowiedziałem jako poseł, zgłosiłem się do pana Onyszkiewicza, ministra obrony narodowej, i mówię: proszę pana, wiem, że u pana pracuje pan Rink, który brał udział w oskarżeniach, w procesach gdańskich, między innymi w Sądzie Marynarki Wojennej. Dlaczego on to pracuje? To niech mi pan przedstawi wykaz, czy jakieś dowody, że on oskarża. Wystąpiłem do sądu Marynarki Wojennej, żeby mi dali wykaz procesu, gdzie Rink oskarża. Dali mi chyba 4 czy 5 procesów, a ja wiedziałem, że było tego więcej. Pojechałem do Sądu Marynarki Wojennej i mówię: proszę pana, przysłaliście mi niewłaściwą listę. Tego nie ma, tego nie ma, tego nie ma. On krzyknął: dyżurny, i zawołał dyżurne: proszę przygotować listę całościową. Po tygodniu otrzymałem tą listę całościową i idę do pana ministra Onyszkiewicza, pokazuję mu tą listę, on ją wziął, nic nie powiedział, przychodzi do mnie do Sejmu z poprzedniej kadencji kolega, który został, jak to się mówi, po pijaku razem z Kołodziejczykiem pili i tak dalej, i został w Ministerstwie Obrony Narodowej, był takim łącznikiem. Zbyt goście, już nie żyje. Przyszedł: co ty chcesz od tego Ringa? Ja mówię: ja nic nie chcę, tylko on nie powinien pracować w Ministerstwie Obrony Narodowej, w Departamencie Prawa. Proszę Państwa, co mu zrobili? Przenieśli do okręgu, do warszawskiego okręgu wojskowego na takie samo stanowisko. Do końca emerytury był tam i dosłużył się stopnia komandora. I proszę Państwa, i chcę Państwu powiedzieć, że my możemy się tutaj rozwalić, sami tu sobie pogadać, ale ta fraternizacja rozpoczęła się od Michnika, Kuronia, Onyszkiewicza i wszystkich innych, proszę Państwa, i Lesiaki i tak dalej. To byli ludzie, którzy dogadali się i nas mają w nosie. Ja to widziałem na co dzień. Ja byłem jednym z tych kolegów krasowskich drapieżnych posłów, gdzie afery rozpracowaliśmy, gdzie walutowe, inne sekułę pamiętać, które jeżeli starsze są. Proszę Państwa, wtedy to się zaczęło. W 1990 roku w kinie tu Gdańsk spotkaliśmy się z Solidarnością, pełna sala, i z posłami i tak dalej. Ja powiedziałem tak: partia się rozwiązuje. Nie wolno Lechowi Wałęsy pisać listu do Rakowskiego. Nie, trzeba zabrać majątek partyjny, rozwiązać służby bezpieczeństwa, zweryfikować sędziów. Wałęsa z ostatniego rzędu, wszyscy brawo biją, Wałęsa przyleciał z ostatniego rzędu i mówi: panie pośle, do czego pan namawia ludzi? My nie jesteśmy do tego przygotowani. Proszę Państwa, w tym momencie
nie istniała Magdalenka, bo się partia rozwiązywała. Trzeba było w tamtym czasie to zrobić. Ale kto miał to zrobić, jak były cholerne uwikłania SBC do czwartej trochę. Taka była prawda. W związku z tym takich dwóch jak ja i Krasowski to połknęli, śmieli się z nami, że my jesteśmy żandarmami sejmowymi. Tak to wyglądało. I ja należałem do tych, którzy zakładali Porozumienie Centrum. Wtedy też na Porozumienie Centrum jechali tak jak dzisiaj na PiS. To jest to samo, ta sama klika, to jest to samo. Jeżeli tego nie widzimy, to nic nie widzimy. Proszę Państwa, Pan Arkadiusz zaraz udzielnie powiedzie, ale ja tylko dodam a propos jednego wątku, zresztą go pogłębi. Gdy prowadziliśmy badania nad internowanymi, szykowaliśmy informator, w przyszłości powstaną pogłębione prace i tam ustaliliśmy, że problem albo werunku uwikłania, ulegnięcia, no, złamania w okresie internowania, czy wcześniej, czy jakiś problem z przeszłości, związków z SB, rejestracji dotyczył między 5 a 10%, w zależności od regionu, od grup internowanych. Czyli jak tam 211 z Torunia, około 19-20 było tajnymi współpracownikami lub prawdopodobnie było. Odrębny temat badawczy, no bo to o 20 tego typu ludziach z tego typu biografią, no to książkę można odrębno napisać. Tutaj, akurat w wypadku tego wątku, problem jest ilościowo najmniejszy, ale we wstępie jest on poruszony, tylko powiem cyfrę. To już nie przeinternowane, to już tylko 2%. Dużo przy 600-osobowej grupie, czyli bardzo dużej i bardzo intensywnych studiach, ale nie zmienia faktu, to też odrębna, no może nie książka, ale duże studium. Ale to Pan Arkadiusz, proszę. To najpierw tutaj do Pana Andrzeja Michałowskiego. No tak, po kolei tutaj. Ja wiem, domyślam się, o co Panu chodzi tutaj z Jackiem Kłysem i Zbigniewem Lisem tutaj. Dyrektor już wspomniał, no zdecydowaliśmy tutaj, że jakby te zasady sporządzania programów są zbyt jakby ograniczone, brakuje dokumentów poza samymi zapisami rejestracyjnymi, że zdecydowaliśmy się, żeby jednak nie tych informacji o zarejestrowaniu, żeby jednak do programów nie wpisywać. Uznaliśmy, że każdy taki przypadek należałoby zbadać jakby indywidualnie, rozpatrzyć szerzej. Tutaj no brakuje dokumentów, zostały zniszczone i ja nie chcę tutaj jakby uchodzić za obrońcę, że tutaj coś ukrywam, ale spotkałem się też z taką osobą, która zarejestrowana jest na przykład od 81, od 16 grudnia 81 do 90. Udało się znaleźć jakby tam charakterystykę tej powiedzmy jego współpracy i z tej charakterystyki wynikało, że ta osoba, mimo że była zarejestrowana do 90 roku, jakby spotykała się z oficerem Służby Bezpieczeństwa tylko do 82, kilka miesięcy. I tutaj jakby jest trudno samym takim zapisem, ja no mówię, nie chcę bronić czy ukrywać tutaj jakichkolwiek faktów, ale należałoby by to zbadać szerzej, jakoś tam indywidualnie i na podstawie dokumentów. Jacek Kłys. Ja mówię o czymś innym, ja nie mówię, oni coś podpisali, czy byli tajemni, ja mówię o czymś innym, jeżeli oni nie mieli wyroku, a pisze Pan tylko 83, ci, co kontynuowali działalność i siedzieli w więzieniu z wyrokami, innych się nie publikuje. Ja rozumiem, że ten hartom jednota, ja bo wchodzimy, widziałem, prawda, właśnie, to już na RKK, jak żeście mnie wtedy wprowadziło, Jarosz mówi, Andrzej, wejdź do tego RKK, bo ja się z tymi baranami tu nie mogę dogadać. Mówił o Haru między innymi. Bał się własnego cienia. No ale kontynuował. Borsuk też powie, ja nie jestem ani fanem, ani ich obrońcą, ale to są ludzie, którzy kierowali w tym podziemiu w jakiś sposób. No to co, jeżeli Pan Lisa Zbyszka publikuje tutaj jako postać, a zostawia Pan Hala, to że marne to marne, no to jego sprawa. Ale to wtedy ci ludzie mają pretensje o to. Ja nie mówię, czy ktoś podpisał, lojalnie, nielojalnie, to że jesteś niekonsekwentny w postaci ty, że piszecie, że ci, co podróbowali, ale dostali wyroki,
areszty mieli. Nagle się okazuje w środku, że są faceci bez wyroku, jeszcze w postaci kontrowersyjne, a ludzie, którzy faktycznie kierują, ja mam tam dziesiątki przykładów takich ludzi, bo ja bym werbatę, z nimi miałem kontakt, siedzieli w więzieniu, tak samo wy się o mnie nie napisali. Napisaliście, że to siedziałem pod ulicą z pierwszego wyroku. A ja drugi wyrok siedziałem w pudle cały rok, jeszcze w izolacji. I miałem takie przeklapane, 10 minut spacer i to wszystko było... Po 80 tak? Nie, 80... Tak, bo... Jeżeli można, Grzegorz Berendt. Proszę Państwa. Momencie, bo to jest nie. Ważna sprawa. Nie, ale nie, panie Tomku, proszę. Panie Arku, bo nie od nieco innego chodzi. Mnie to interesuje. Ale nie dacie mi się odnieść tutaj do tych zarzutów pana, że to ja mam odpowiedź. Ja tutaj chcę, żebym odpowiedział. No ale... Pan to tutaj przedstawił jako członka tajnej komisji Stoczni Gdańskiej, kiedy nigdy nie był, jako osobę, która wydawała rozwagę sobie dla nasza swoje życie, żeby moje nazwisko było przy tym panu, bo to jest kłamstwo. Kolega odpowiedzialny za drukarzy tajnych i za tajną komisję siedzi przy mnie. Czy ja panu mam przynieść oświadczenie na piśmie wszystkich członków tajnej komisji, że ten pan nigdy nie współpracował i nie wydawał rozwagi Solidarność podziemiu? To jest kłamstwo. Ale to jest kłamstwo. Panie Tomku, dobra, ja teraz tutaj pan się powołał na pana Macieja Miatkowskiego. Ja mam relację pana Macieja Miatkowskiego, który wspomina właśnie początki tajnej komisji zakładowej i on tam wspomina, że włączył się w jakimś czasie do działalności tajnej komisji, ta komisja zaczęła się jakby organizować i tak dalej. I co tam jest napisane? Że Zbigniew Lis mówi, który wcześniej jakieś tam kilka numerów, 2-3 numery rozwagi Solidarność Podziemnej zaczął wydawać, mówi do pana Macieja Miatkosiu, ciągnie to dalej, tak? Ale to był w tajnej komisji zakładowej wydawał rozwagę, czy nie? Panie Tomko, pan był wtedy w więzieniu, ukrywał się. Nie wiem, czy jakby pan mąż też do końca o wszystkim wie. Panie Macieju, no to w takim razie jest pańska relacja, której Zbigniew Lis mówi do pana Miatkosiu, ciągnij to dalej. Tak? Nie wiem, czy był w komisji, czy w ogóle formalnie była wtedy tajna komisja zakładowa, bo pierwsze kilka miesięcy jakby formalnie nie było, prawda, tajnej komisji. Jest pańska relacja, która mówi Miatkosiu, ciągnij to dalej. Słowa Zbigniewa Lisa. I teraz tak. Jakby tutaj do Zbigniewa Lisa. Ja mówiłem we wstępie, że chodzi tutaj o osoby, które stanęły przed sądem. Jacek Kłys stanął przed sądem, miał wyrok uniewinniający przecież. Jan Rozik i Pierski zostali skazani na 5 lat więzienia. Kłys został uniewinniony. To jest jednak wyrok, stanął przed sądem. Ale wyrok uniewinniający też jest wyrokiem, no. Tak mi się wydaje, no. Tutaj wspomniany Walenty Cedryk, przecież on był zatrzymany w 85 roku. Tutaj my mówimy o latach 81-83. Ale mówimy o osobach, które stanęły przed sądem w latach 81-83 z powodu jakiejś działalności, no, ogólnie mówiąc, z powodów działalności politycznej, opozycyjnej, tak? Przyjęliśmy taką zasadę, że opisujemy 81-83. No tak, no. Ja dostałem od was 1500 stron, to mam wspomnienia, czyli nie wszystkiego, to gdzie to jest? No ale to przez pański program jest opisany tam. Przez pański program jest opisany, zatrzymany w czasie tych walk 31 sierpnia 82, a potem został pan jeszcze w 85 razem z Cedrychem przecież aresztowany, prawda? Cała ekstrema była zatrzymana, skazanych ludzi, gdzie pracowali, gdzie nie mogli dostać pracy, a
tam dostaliśmy pracę naszym prezesem był Maciek Płaszyński. Niestety Czesiek Nowak też tam pracował. Ale wiele innych gości tam pracowało. I nie ma ani Ale o tych osobach, które były sądzone, stanęły przed sądem i potem pracowały w świetliku, na przykład czy tam też taka była firma Ata Morkowski też, prawda? Mariusz Chimc tam też pracował z Hartwigu, który tam 7 lat więzienia dostał i jakby ta książka nie jest opisem osób, które pracowały w świetliku czy i tak dalej. No, jest o osobach sądzonych w stanie wojennym. No przy okazji pańskiego wygranu, bo główną sprawą pańskiego wygranu jest zatrzymanie i sprawa z 31 sierpnia 1982 roku. Został pan zatrzymany za walkę tam z milicją, prawda? No i przy okazji tam jedno zdanie dalej, jakby pociągnięty został biogram w pańskiej sytuacji. Ale głównym jakby wątkiem pańskiego wygranu jest ta sprawa, która odbywała się w czasie stanu wojennego, 31 sierpnia 1982 roku. Czy nie wiem, mam nadzieję, że zgadzam się z panem, że są bardzo ważne sprawy, że trzeba te sprawy opisać i pracujemy nad tym, żeby to opisać. Jak nie mam? No stanął przed sądem. Sprawa została pewnie umorzona, bo już nie pamiętam konkretnie tej sprawy. Sąd podjął decyzję o umorzeniu sprawy na podstawie amnestii. No to są... Proszę Państwa, ja zwracam jeszcze raz uwagę. Celem tej publikacji było przedstawienie, ile osób według zachowanych, odnalezionych dokumentów w okresie 81-83 na terenie województwa gdańskiego za aktywność polityczną lub zarząd, w którym tak jak temu dziennikarzowi przypisano, ale zresztą moja ogólna interpretacja to na pewno nie była rozrywka tylko taka humorystyczna, tylko miała to treść polityczną, jednak wrona skąd? Otóż, którym z powodów politycznych postawiono zarzuty, zostały uwięzione i albo skazane, albo ostatecznie postępowanie umorzono, ale praktycznie wszystkie one od kilku do kilkunastu, a w wypadku osób tam skazanych nawet do kilku lat więzienia, same wyroki obiewały nawet do 10. Cel był pokazania i z imionami, nazwiskami, datą urodzenia, zakładem pracy, wkradły się pomyłki. Tam przynajmniej kilku osób w dokumentach jest pomylony zakład lub nie udało się odtworzyć i jest taki domniemanie. Pokazania, twierdzenie takie, 600 osób z przyczyn politycznych było represjonowane przez sąd w województwie gdańskim w okresie 81 od grudnia do 83. Polega na prawdzie, dowodem jest ta publikacja. I teraz w wypadku części chyba to, na przykład niektórzy z Państwa chcieliby szerszego opisu pewnych zagadnień, to nie jest tej publikacji. Tu oczywiście każdy z Państwa, który, jeśli ktoś zauważył, że tam autor wykroczył poza 83 rok, to jest tylko dodatek, ale na przykład nikt z Państwa po tej krótkiej notatce nie oczekuje pełnej informacji biograficznej. Najczęściej w wypadku osób o większym zakresie represji, większym zakresie aktywności, czyli około połowy z tych osób posiada już biogramy, albo już wydrukowane, albo w internecie będą drukowane w Encyklopedii Solidarności. To jest około połowy z tych osób. Druga połowa najprawdopodobniej nie pojawi się w żadnej innej publikacji, chyba że podobnego typu lub w zestawieniu jeszcze krótszym, imię, nazwisko i jakaś tylko podstawowa notatka. Tu był zamysł troszkę szerszy, przynajmniej pokazać zakład pracy, istotę powodu sprawy, w związku z którą dana osoba była aresztowana. Ale oczywiście to jest pierwsza próba tego typu tak obszernej, dużej publikacji. Autor i tak miał to, jak na roczny okres pracy, szczęście, że udało mu się do kilkudziesięciu procent osób dotrzeć, ale nie do wszystkich.
że udało mu się dotrzeć do znacznej części materiałów. Gdy będziemy szykowali i wersję elektroniczną, i drugie wydanie, oczywiście te uwagi, gdzie są ewidentne błędy, poprawimy. W wypadku spraw spornych, gdzie niegdzie będzie możliwość wstawienia przypisu i rozbudowania według tych źródeł. Przynależność danej osoby, tak jak tutaj poruszona przez panią sprawa, jest potwierdzona tym dokumentem i potwierdzona tym, no tutaj, ale to już naprawdę był jednak problem dodatkowy. Najważniejsza tutaj była próba zweryfikowania i kwestia, no, sporu o kilka nazwisk. Pamiętajmy, tu chodzi o to, czy rzeczywiście te 600 osób było represjonowanych, czy nie. Sądzę, że to autorowi udało się precyzyjnie pokazać i wskazać do wszystkich z tych osób, bo zwróćcie uwagę na to, co jest na końcu. Źródła do poszczególnych osób. Dalej możecie zobaczyć, i to jest wstępnie dobrze pokazane, pewne pogrupowanie, pokazanie też przyszłych tematów badawczych, czego tak naprawdę dzisiaj nie mamy zrobionego chyba nawet w kilku procentach, czyli monografię Solidarność w okresie stanu wojennego w poszczególnych zakładach pracy. To jest temat najtrudniejszy, najbardziej wymagający intensywnej pracy, ale który jest takim fundamentem, na którym kiedyś powstanie prawdziwa, ta niezwykle dokładna, rzeczowa historia Solidarności. Dopóki poszczególne zakłady nie będą miały prawdziwych kilkuset stronicowych, a w wypadku największych, jak chociażby stocznia na 1000 stron, pełnych monografii, dopóty będziemy cały czas o szereg rzeczy się spierali, mieli tę historię niepełną. Tego typu materiały informacyjne, to jest informator poprzedzony wstępem, no, mają pełnić rolę taką pomocniczą. To tyle jako zawodowy historyk mogę powiedzieć. Przyjmujemy oczywiście wszystkie uwagi, spory, no, te krytyczne komentarze, ale proszę spokojnie jeszcze raz przejrzeć wstęp. On naprawdę bardzo wiele, no, tłumaczy czy broni, może uzasadnia czy pokazuje, co autor chciał pokazać w tej książce. A potem przerzucić od początku do końca te kilkaset nazwisk, zobaczyć pewną ideę, która jej przyświecała. Tu nie chodziło, tutaj na jednej mierze i te same 3, 4, 5 wierszy tekstu jest poświęcone osobie, która kierowała tysiącami, dziesiątkami tysięcy ludzi, jak i tej, która przypadkowo w istocie wpadła, czy wręcz nikim nie kierowała, sama sobą co najwyżej. Zauważcie Państwo, taka jest konstrukcja tego typu notek. Panie Arku, ja chciałam Panu bardzo podziękować i Panu chyba Mariuszowi, tak? Ja mam wrażenie, patrząc na Panu, że jesteście jednak z tego młodszego pokolenia niż my. Bardzo dziękuję za to, że to młodsze pokolenie zajęło się uporządkowaniem chociaż w niewielkim stopniu tego bardzo trudnego tematu, bo sama liczba osób represjonowanych w Gdańsku, no, jest jednak bardzo duża i myślę, że to była żmudna, ciężka, detektywistyczna, historyczna praca. I dziękuję właśnie za to, że znaleźli się tam ludzie w tej książce, których może rola była niewielka. Ja powiem tylko, że do nas do Fordonu przywieźli takie dziewczęcie, ona może miała 20 lat, 21, napisała ręką ulotkę, jakieś dosłownie jedno zdanie typu Wrona Skona i trafiła do Fordonu za to. No ale jej los był taki sam jak nasz, tak samo z nami te trudy więzienia dzieliła. I cierpiała tak samo oczywiście, znaczy, bo ja zawsze unikam, może cierpiała, to nie, bo nie uważam, że tak bardzo cierpieliśmy znowuż, ale jednak była tam z nami. No i dziękuję za ten temat, za to, że panowie się tym zajęli. Jest to z całą pewnością, tak jak to pan powiedział, pewien przyczynek, oczywiście początek tej pracy. Ja myślę, że to jest bardzo dobry początek. I myślę, że do Państwa to też taki mój apel, bo ja też oczywiście zauważyłam, że coś tam jest, czegoś nie ma, co jest typowe, normalne w książkach historycznych przecież, tego nie unikniemy, że przecież mamy wielkie zadanie teraz, proszę Państwa. My nie tylko tworzymy historię dzisiaj, ale powinniśmy ją uzupełniać, powinniśmy służyć młodszemu pokoleniu swoją wiedzą i pomagać. I myślę, że to jest właśnie ta książka, mi się niezwykle spodobało to, że jednak coś tam jeszcze będę mogła dopowiedzieć i bardzo Panom dziękuję za tą książkę. Co chciałem powiedzieć, Pani prawie wszystko powiedziała, ja tylko dopowiem Panu. Niech Pan się nie zdraża, to są ogromne emocje. Zaczął Pan ładną pracę i ja mam nadzieję, że Pan ją dokończy o wszystkich, u mnie, o której tutaj się upominają. Dziękuję Panu bardzo. Ja chciałem tylko zwrócić na jedną rzecz uwagę, ponieważ byłem świadkiem
31 sierpnia, któregoś tam roku już nie pamiętam, rocznicę Solidarności, kiedy jeden ze starszych historyków mówił, że z chęcią by uścisnął dłonie pana Fischbacha. Ja chciałem powiedzieć jedno. Jeżeli my będziemy używać tego typu sformułowań, to trochę wypaczamy historię. Bo jeżeli pan Fischbach, z pana Fischbacha robimy bohatera, i mówi się o tym, że dlatego, że nie strzelano w sierpniu 80, to chciałem powiedzieć, że jeżeli za normę, za bohaterstwo przyjmujemy niestrzelanie, to za normę przyjmujemy strzelanie. I nie dziwmy się wtedy, że za rok 70 osądzona została tylko pani Wiesława Kwiatkowska. Także ja mam taką prośbę do młodych historyków, żeby nie powielali tego, co ten starszy historyk przypadkowo mówił. Dziękuję bardzo. Jeśli można, czuję się trochę wywołany do tablicy tym ostatnim głosem. Muszę powiedzieć, że będzie cały obszerny biogram Tadeusza Fischbacha w książce, która ukaże się jeszcze w tym roku. I nie chcę tutaj zdradzać tego, co będzie w tej książce, natomiast myślę, że będzie to daleki od tego popularnego wizerunku obraz. I no, czas chyba, żeby obiektywnie spojrzeć także na tą postać, tak jak i na wszystkich pozostałych sekretarz, ale to tylko tyle. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Stanisław Grzyb. I mam właśnie do panów z Instytutu Pamięci Narodowej parę pytań. Ja się nigdy nie zetknąłem z publikacjami roku poszkodowanych w roku 70-76. Byłem zwolniony w 76 roku, w 70 również. Byłem poza Gdańskiem, można powiedzieć, bardzo długo. Pod celą siedziałem z pracownikami portu gdańskiego, z panem Grzającym. I to tak na wstępie. Nie zetknąłem się żadną publikacją z roku 71 z pochodu pierwszomajowego, kiedy stoczniowcy wyszli przed trybuną rozwinęli szarfy żałobne na rzecz komunistycznej. I przepraszam, przeszkadzam. No pytanie właśnie, czy 76 rok znajdzie swoje publikacje. Ja będąc przewodniczącym Komitetu Strojowego Gdańskiego Miasto Stalu, bardzo dużo współpracowałem z osobami, które w 76 roku były zwolnione ze stoczni. I nie miałem miejsca, czasu na tego typu wspomnienia. A powiem również tylko taką dygresję na temat ludzi internowanych i aresztowanych. Ja byłem aresztowany. Tylko, że ja nie byłem w hotelu, ani w żadnym innym. Tego tylko byłem w pomieszczeniu bez grzejnika w celi 2 metry kwadratowe. Ja już skończyłem. Jeszcze pan ten... Ja nie wiem, co tutaj byśmy zrobić z listem. Więc tam jest wszystko, co tu jest opisane, to jest nieprawda. Nie był w komitecie w komitecie założycielskim nie był. Myślę, Zbyszku mam na myśli tam, ten, co jest opisane. Nie był współorganizatorem strajku, bo przecież dopiero chyba w drugim albo w trzecim dniu na ten strajk. Nie był członkiem prezydium Komitetu Założycielskiego. Nie wiem, jakim cudem on się dostał do regionu przez ONZ prawdopodobnie. Tak nam się wydaje, bo nikt od nas nie miał żadnego zezwolenia. Nie był oddelegowany tam. Zresztą Tomek doskonale nie był w tym czasie też. I jedyne, co można było, co robił w czasie strajku, to wody podawał komisji rządowej, delegacji rządowej. Poza tym więcej nic. I wcale nie było tak, jak tutaj jest napisane, że był w ochronie rządowej też, nie, prawda? To był Mikołajczuk chyba
Felski, Poprowski, czy to prawda było trzech czy czterech delegowanych. A on nie, on tylko na samy wodę wydał. Panie Henku, trzeba coś z tym zrobić, bo to jest naprawdę. Panie Henku, odnośnie tutaj Zbigniewa Lisa w sierpniu. Mówi pan, że Zbigniew Lis tylko wodę podawał, czy może odkręcał kapsle. No to nie wiem, dlaczego wtedy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński tak bardzo mocno wspomina właśnie Zbigniewa Lisa ze strajku w sierpniu 80 roku jako takiego właśnie twardego faceta, który jest odpowiedzialny właśnie za służby strajkowe, za bezpieczeństwo tutaj komisji ekspertów, między innymi właśnie też Lecha Kaczyńskiego. Ja tutaj radziłbym się jakby zapoznać na przykład z książką, wywiadem Marcina Zaręby i jednego z braci Karnowskich. Drodzy Państwo, Szanowni Goście, chciałem tutaj poruszyć kwestię, no dosyć trudną i wyjątkowo można powiedzieć trudną, dotyczącą naszej współczesnej historii. W ogóle nazywam się Wincenty Koman, reprezentuję Stowarzyszenie Akcjonariuszy i Obrońców Stoczni Gdańskiej ARKA. Miło było usłyszeć od pana dyrektora Golona, że PZPR i Rosja od właściwie po II wojnie światowej nad nami ma pieczę. Pan Stanisław Chodakowski powiedział, że stan wojenny trwa do dzisiaj. Natomiast w oparciu o swoje badanie naukowe chciałbym przedstawić i zachęcić do tego, abyśmy, tak jak tutaj wspomniał pan Piotr Brzeziński, zajęli się wpływem partii na nasze losy. Gdyż już w 76 roku w Polsce na gruncie ułomnej przecież Konstytucji PRL domagano się zniesienia zapisu o PZPR jako, tutaj cytuję, przewodniej siły społeczeństwa na czas budowy socjalizmu w Polsce. To w tamtym czasie społeczeństwo stać było na to, aby walczyć z tym zapisem w Konstytucji PRL-u, natomiast 30 sierpnia Lech Wałęsa ponad głowami czy też za plecami narodu i wbrew jego dążeniom Solidarność została bezterminowo podporządkowana kierowniczej roli PZPR i sojuszom ze Związkiem Radzieckim. Jest to nie do przyjęcia i do, tak jak powiedział pan Stanisław Chodakowski, dotąd nie zwalczymy tego kłamstwa, dopóki no, będzie taki stan rzeczy, będziemy w takiej nieświadomości żyli. Tutaj jeszcze należy dodać, że pan Bogdan Borusewicz sprzeciwił się i wykreślił postulat o wolnych wyborach. Jakie mamy wolne wybory, kiedy jest obowiązek konstytucyjny przestrzegany, że mamy w Polsce wybory proporcjonalne, a nie większościowe i dodatkowo jeszcze jest obwarowane progiem wyborczym, gdzie potencjalny obywatel naszego kraju nie ma szansy być wybranym. Tutaj pan Arkadiusz Kazański poruszył kwestię tej sławetnej uchwały z 1 kwietnia 1981 roku. Pomimo, że Sławomir Cenckiewicz, a jakby de facto IPN, upublicznił ją, tą informację szczegółowo, łącznie z cytatami z raportu, z książce Anna Solidarność w 2010 roku, pomimo naszych rozmów z panem przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą i jego deklaracji, że z 1 września 2012 roku, że pani Ania Walentynowicz zostanie przywrócona przez Komisję Krajową Solidarności, do dnia dzisiejszego, pomimo działań podjętych przez stowarzyszenie w tym kierunku, nie mamy, jak powiem, przywróconej godności Ani Walentynowicz z 1 kwietnia 81 roku, pomimo oficjalnych dokumentów IPN-u, a
też 16 grudnia 80 roku, kiedy uniemożliwiono jej uczestniczenie i przyjęcie Eucharystii podczas odsłonięcia pomnika. No chwała Bogu, że IPN tą kwestię ruszył, natomiast no, nie żyje ona w publicznej świadomości, a co gorsze, do dnia dzisiejszego godność pani Ani Walentowicz nie została przywrócona. Z ostatnich informacji wynika, że Komisja Zakładowa Stoczni, znaczy Prezydium Komisji Zakładowej Stoczni, zwróciło się do Zarządu Regionu, do pana Krzysztofa Dośli, no, a ten jakby zlecił badania prawnikom. No i według dzisiejszej deklaracji pana Krzysztofa Dośli to no, zechcą tą godność pani Ani Walentynowicz przywrócić przed, czy też do 1 kwietnia tego roku, no gdyż no to nie może być normalne. Tak samo jak tutaj jesteśmy w Stoczni Gdańskiej, która jest w upadłości, a co się dzieje? Jakim prawem nieuczciwi ludzie przejęli Stocznię Gdańską za 0 zł i tutaj żadne instytucje w państwie nie przeciwdziałają temu. Najwyższy czas, aby rozpocząć działania właśnie w tej sali BHP w kierunku przywrócenia normalności w Stoczni Gdańskiej, bo nie może być, żeby taki majątek został przyjęty i historycznie, i materialnie wartościowy, żeby został przyjęty na pochłębienie świata za 0 zł, gdyż 43 miliony było w kasie, a pozostałą część kredytu spłacono terenami Stoczni Gdańskiej. Widzę, że pan dyrektor Golon się niecierpliwi, także już będę kończył i chciałbym państwa zachęcić do wspólnego działania w kierunku przywrócenia normalności w tym kraju. Moim zdaniem nie może też być tak, że na portalu tematycznym dotyczącym sierpnia 80 roku nie ma do dzisiaj szczegółowych informacji o rozpoczęciu strajku w dniu 17 sierpnia, o filmie na tej stronie, jakby zwiastującym tę stronę, otwierającym tę stronę. Nie ma wypowiedzi Ani Walentynowicz z filmu Robotników, są innych osób, a to przecież nie przez kogo innego, tylko dzięki jej postawie, jej zaangażowaniu. KOR i SB miało pretekst do tego, aby ustanowić datę 14 sierpnia jako dzień rozpoczęcia strajku w Gdańsku celem przyjęcia władzy w Polsce. To jakby się nie udało, gdyż no, 17 sierpnia rozpoczął się strajk o wolność i niepodległość Polski, no, który został zdradzony 30 sierpnia. Dziękuję bardzo.